Witam wszystkich serdecznie. W tym wideo chcę poruszyć bardzo ważną rzecz, jaką jest poprawne klejenie płytek w narożnikach. Pokażę Wam, jak kleić płytki w narożnikach oraz na koniec chcę pokazać Wam crash test na wytrzymałość płytek na uderzenia w narożniku wszelkimi rodzajami przedmiotów, jakie tylko mi się trafią pod rękę. W miejscach, które nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne, gdzieś na przykład przy suficie, możemy od razu pominąć, bo raczej niczym łazience nie będziemy rzucać. I jest mało prawdopodobieństwo, że coś uszkodzimy. Natomiast miejsca, które są narażone na stłuczenia, takie jak zabudowa gebritu, wszelakie półeczki nad gebritem, czy na przykład w prysznicu, czy narożnik przezabudowywany, czy nawet próg prysznicowy, musimy zwrócić szczególną uwagę, jak kleimy. Płytki gresowe mogą nam wybaczyć nasze błędy w klejeniu, ale w przypadku płytek ceramicznych już nie. Z wiadomego nam powodu gresy są o wiele, wiele twardsze od płytek ceramicznych. No okej, dobra, proponuję nie tracić Wasz bezcenny czas i przejdziemy do crash testu. Do testu przygotowałem bloczek z gazobetonu, który wcześniej zagruntowałem. Chcę pokazać Wam crash test na dwóch próbkach. Jedna, czyli ta po prawej, to próbka, która będzie jak najbardziej poprawnie zrobiona, czyli styk dwóch płytek zostanie w 90% wypełniony klejem i zostawię tylko około 2 mm szparę, którą wypełnię fugą. Natomiast druga próbka, gdzie przy klejeniu styk nie będzie wypełniony klejem, lecz tylko fugą. Często widziałem takie zjawisko na różnych obiektach, ale co najgorsze to, że niektórzy robią całkowicie na styk, czyli płytka o płytkę dotyka, gdzie nawet fugę się nie da wcisnąć. Fakt, wygląda to może fajnie i estetycznie, ale nie praktycznie, z tego względu, że na styku są puste przestrzenie. Często w łazienkach trzymamy jakieś szklane pojemniki typu perfumy, kubek czy whatever i przy uderzeniu ostra krawędź płytki nie ma szans wytrzymać i zawsze jest możliwość uszkodzenia płytek. Dużo wykonawców powtarza, że fuga jest wystarczająco i że przy uderzeniu nic nie będzie się dziać. Ale ja osobiście uważam to za błąd, ponieważ nie da się styk całkowicie wypełnić fugą od góry i zawsze będą jakieś puste przestrzenia. Natomiast kiedy styk wypełnia się klejem podczas klejenia i klej nam włazi ze styku, wtedy możemy być pewni, że jest w 100% wypełniony od dołu klejem, a od góry fugą. Klej, jaki tu używam, to klej żelowy, wysokoelastyczny. Płytki, które będą podawane próbie, to są płytki ceramiczne. Pierwsze, co mi się trafiło pod rękę, to deska. Deska jest dosyć twarda, ale nie jestem pewien co do rodzaju drewna. Jak widzicie, obie próbki zdały test. Następnie gumowa rękojeść klucza. Guma jest dosyć twarda, ale ponownie, jak widać, nie robi to żadnego wrażenia na płytkach. Tym razem weźmy coś twardszego i będzie to gres. Gres jest kilkukrotnie twardszy od płytek ceramicznych. Po pierwszym uderzeniu już widać na próbce po lewej delikatny odprysk, po prawej bez zmian. Jeszcze raz powtórzmy. I znowu po lewej delikatny odprysk, po prawej bez zmian. Dobrze, wróćmy do klucza nastawnego, ale tym razem uderzymy częścią metalową. I o dziwo po pierwszym uderzeniu jakimś fartem obie próbki wytrzymały, ale już przy drugim widać wyraźny odprysk po lewej, ale po prawej nic. Trzecia próba to samo. Widać, jak lewa próbka jest już zniszczona, prawa bez draśnięcia. Okej, rozwalmy już to do końca. Prawa nadal się trzyma.
Już nawet bloczek pękł, ale płytka cała. Ale teraz cały się. Jak widać, dopiero teraz pękała. Jak komuś się spodobał ten test, to stawcie lajki, subskrybujcie kanał i do następnego. Cześć.